Siemanko, witajcie z tej strony Mister Adam 15. Witam was serdecznie na naszej pięknej farmie. Gdzieś tu pewnie będzie sąsiad. Cześć tam. Dzień dobry, dobry. Co tam u ciebie, sąsiedzie? Ciekawego? Chciałem zobaczyć przez dziurkę od płota. Podejść na do płota. Co tu u ciebie co? Słychać? A Ocz. Widzę, że jakiś przelos przez płot tam się nie przejmuje. Co widzę, się że patrzy, u sąsiada tutaj akcja czyszczenie. Skiby, ale ładnie widać nawet. Fajnie, nie? Słuchaj, a tu u ciebie co? To... A u mnie tak? Ten Tak ogólnie. Za tego płota tam nie widzę dokładnie, ale coś tam jakieś koło wystaje. Pierdolony, zobacz, sąsiad, hono, sąsiad, przeskacz przez ten płot. Oj, oj! Ale też przeraz. Oj! Co jest sąsiad? Zobacz, jak wygło krowę. Ocie, skurde. Jak narobiła ty? Jak narobiły, skurde. Ja to se ogólnie posprzątałem, nie? Patrz, jaka tu jest ładnie wysypana, obornik tutaj ładnie na ten. Patrz. Patrz, jak ładnie. To jest zrobione. Świnie się nie wygły tu normalnie. Tak u ciebie. Krowy. U mnie krowy się wygły dość porządnie, ale to miejsce nie miało być na obornik, tylko na trawę. Ale chyba właśnie, będzie obornik, bo... Mogę sobie sąsiad gdzieś tu postawić jakoś te, bo tu jeszcze miejsca trochę masz. Tak, właśnie, więc. Tak, tu mogłem sobie postawić, co nie? Gdzie beczka? No jo, no jo, ale właśnie tutaj dobra, też. Jakby co to tam trawa, to tam jo. Jest ją trawa, jak to się mówi. Ale zobacz. Trawa to ona mniejsza z tym, krowy się wygły, to dobra sprawa. Jo, dobra. My lecimy. Bez żadnego gadania, bo trzeba jechać w pole. Robota. Tam na swoją robotę zobaczycie, może po drodze tam coś się uda ogarnąć. Stoi. Ja Grimmusia mam i będziemy tutaj sadzić sobie pyry, kartofle, zmiory czy cholera, jak tam każdy zje. Ja tam mówię na nie po prostu kartofle, ziemniaki, pyry. Zależy jak mi leży. No i ogólnie ten, ogólnie taka akcja nie było przez 2 dni odcinka. Dlaczego? Tak, właśnie, jeżeli pilnujecie mojego snapa, to powinniście widzieć, co mi się tam urodziło w garażu. Już ogólnie uprzedzam wasze pytania. Nie, to nie jest mój samochód, ale mam dość grube zlecenie, które muszę wykonać na czas określony, które jest właśnie do niedzieli, czyli do tego dnia, kiedy będziecie oglądać ten film. I niestety musiałem postawić wszystko na zrobienie auta, a no nie miałem jak nagrać, a nawet siły nie miałem też później nagrywać i tak dopiero dzisiaj, ta sobota, udało się wreszcie coś skleić po późnej godzinie, więc jeżeli będę zamulał, to już was serdecznie przepraszam. Poza tym no jakoś a bo sąsiad, ty tutaj robisz, bo tak teraz się spojrzałem na tego Grimmusia, rozłożony jest czy coś. Znacznik skiby. Nie, to strona. Powinno być wid. Więc za szczere zamulanie przepraszam serdecznie. Poczekajcie, ustawię sobie sadzenie na jakieś takie 9 na godzinę, bo chyba nic to się nie opłaca, bo nie? No nie, bo urwę to. Urwę tutaj normalnie i kartofle będą się same sypać. Więc liczę, że źle nie będzie. Zarazem też mam małe problemy z mówieniem, bo zrobiłem sobie, jakby to małe dziecko powiedziało, kuku, ale liczę, że przeboleję ten odcinek i nawet będę jakoś wyraźnie do was mówił. Jo. Ale spokojnie, jest git. Póki żyję, to jeszcze mogę coś do was nagrywać. Ważne, że jest sąsiad, więc oddaję głos do studia i sąsiad będzie dzisiaj gadał cały odcinek za mnie. Ogólnie bardzo bym chciał powiedzieć taką bardzo wiadomość sąsiad, nie? Że ogólnie dziś w nocy, nie? Dziś w nocy będzie ciemno, no. Chciałbym sąsiad dodać, że nie mogę się też śmiać, więc gadaj coś takiego, że nie musi. No ogólnie to Adam se tam pyrki zasadzi, no. Ciekawe jak tam. Czy dziki nie poryją pyrki, bo tam jakieś krzaki tam co. Jak nie zaraza, to dziki. No, z biedrunki jakieś przeterminowane rzeczy wyrzucają, to nie wiadomo co to za zwierzyna się tu kręci. Ogólnie tutaj rzodkiew trochę coś. Tornado jakieś przeszło przez moją rzodkiew i dlatego łorom to. Bo to ogólnie na popnut było, to się nie przejmuje, a jak jakieś zboże by mi potargało, to bym nie wiedział co mam zrobić. Wygło rzodkiewkę. Wygłoby mi tak, że oj.
Czyli ogólnie widzę, że u sąsiada grubo. No, ale albo mówię, grubo, albo wcale. No. Nie po to tę Biedronkę stawiałem własnymi rękoma, żeby ona teraz nam jakieś tutaj zarazy wyrzucała. To nie bardzo fajna sprawa, więc... Nie, tak się nie bawimy. Nie podoba mi się ta sprawa, czekaj to, bo... Zawsze się mylę z tymi znacznikami. Która się pierwsza otwiera, która się zamyka. Czy to coś daje, czy nie. Nie, nie pomogę. Zastanawiam się, ile tych ziemniaków wsadzić. Czy tylko to pole, czy więcej? Czy tylko tak na próbę, czy dać szansę, żeby tych plonów było więcej? Tu mnie ogromnie to zastanawia. Ale zobaczymy, jak zasieje to całe pole do końca i wtedy będziemy myśleć, czy warto, czy nie. Ile tych ziemniaków mi zostało, bo to 2,5 tony. Myślę, że to plon będzie stokrotny z tego, jak nie wiem. Oho. Tysiąckrotny normalnie plon, tak. Rozwala mnie to, że wsadzimy takiego jednego ziemniaka, a wychodzi z niego więcej, to nie? No, bez kitu. Taka trochę beka. Tak, ze zboża po prostu, nie? Też to samo jest. No wiem, ale to jest właśnie beka, że to tak... My się jeszcze dla masz tyle, więcej, nie? Taki urodzaj, co nie? Fajna sprawa. Dodam też, że jeżeli będzie słabo słychać, to też przepraszam, ale głośno mówić nie mogę, dlatego sobie przesunąłem mikrofon jak najbliżej. I liczę, że będzie dobrze. Chyba. Więc taki odcinek, wiecie. Żebyście mieli co oglądać, ale dla mnie to jest dość ciężkie odcinek. Ale boję się, żeby to na dłużej mi nie zostało, bo będzie problem w nagrywaniu. Ale spokojnie, jutro od zera. Łocie kręcę, Więc na spokojnie. Chłopy chłopa nagrały odcinek normalnie. Chłopy chłopa 3 odcinki nagrały, gościu. Takie dymy. O, cię kręcę. Więc na fajnie. Na każdy dzień tygodnia już mam odcinek, nie żartuję. Ale tak ogólnie jest fajnie, bo na sobotę, niedzielę i poniedziałek jest od zera, więc to jest dobra rzecz. Jo. Dla każdego coś dobrego. Jo. A właśnie to, bo ja ci nie mówiłem, słyszałeś akcję na temat mojego komputera, czy nie? Tego słyszałem, bardzo dobrze słyszałem. Bardzo dobrze, no po prostu dymy jak cholera. Byłem pewny, tak, że w weekend dostanę komputer, niestety wyszedł na ludzki problem, po którym bardzo, bardzo jest mi smutno i myślę, że... Zrobili cię, powiem tak, w ciula bardzo. Nie, no naprawdę, bardzo późno się obudzili, że moja karta sieciowa nie jest kompatybilna z płytą główną, naprawdę. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze wiedzieć, no z jednej strony. Nie powiemy, jak sklep nie będziemy reklamować. Nie, no czy reklamować, co znam reklamować. No. Ale to nie jest, że może inaczej, to nie jest ich wina, tak? No nie ich, no. Bo z jednej strony to ja jak szukałem tego, tak, to mogłem sobie to jakoś tako przyuważyć. Sprawdzić, no. Mogłem się skupić na tym, co nie? Ale najbardziej boli mnie to, że oni się tak późno obudzili i z tym, żeby mi to powiedzieć. Bo prawidłowo miałem mieć komputer w piątek 13, czyli piątek pechowy 13 dla mnie. Miałem go mieć, więc miał być super, miał być zajebiście. No i prawidłowo oni powinni w czwartek, ewentualnie w środę, wyskoczyć z takim tekstem, że jest coś nie tak, bo nie mogą złożyć do końca komputerka. A oni się obudzili trochę późno, bo w dzień już, gdzie ten komputer powinien być u mnie. Oni dopiero mi piszą, że jest coś nie tak, więc niestety, ale data przyjazdu komputera bardzo, ale to bardzo się wydłuży. Czy to będzie we wtorek, czy to będzie w środę? Bóg jedyny wie. Ale chciałbym, żeby to było jak najszybciej. Jo. Na pewno mi to pomoże w życiu. Dodając, że od groma roboty będę miał później. Związaną z tym komputerem, żeby go oczywiście popobierać wszystkie gry, poinstalować wszystkie programy, ważne rzeczy, przerzucać mody i tak dalej. To jest ogrom godzin, czy nawet dni pracy. To jest nawet system w ogóle, bo trochę jest to. System to jest jeden dzień, tak? No, to jest chwila roboty, mam z godzinkę, no o dwie. Liczyć pobieranie i tak dalej. Godziny? No stary, to jest szybko leci także. Wszak dobry komputer ma się łe. To jest szybciutko się robi. Słyszeliście, ja nie wiedziałem, nigdy systemu nie robiłem, więc pozdrawiam serdecznie. No, ponieważ sterowniki i tak dalej jeszcze.
Ale to idzie szybko, dosyć. Sterowniki do karty graficznej, tak? Jo. To tam długo nie pójdzie, tak? Tak, to tam większość tam na 10 to pobiera bardziej, no. Dobra, da się radę. No. Chyba, że też inny system, no też miałem. Zobaczymy. No. Jak dostanę komputera, to będę myślał. Na razie nie myślę. No ale dodając właśnie też tym, że ten komputer będę musiał sobie ogarnąć, no to jeszcze kolejne zlecenko szyfrunie do mnie na garaż, no, czyli październik naprawdę zajęty ciula. No ale niestety takie jest życie i trzeba robić. No. Nie ma przerwa? Co jest za coś w końcu, nie? Jop. Jakbym sobie nie wybrał takiego zawodu, ten co nie robi. No. Dlatego pozdrawiam Tanasa, który wybrał ten sam, więc zawód, więc będzie wiedział, co trzeba robić. No. Przecież nie, otwieramy warsztat. Ty żeś specjalizację blacharz, lakiernik, murarz, tynkarz, akrobata też wybierałeś, czy nie? No ja jak. Czy mam mechanika, ale to też robimy. No właśnie, czyli to malowanka jakaś, to ma to tak konserwacja, to różne bajerki, śmerki. Tanas wie, Tanas zna mój ból. Wstawianie pół samochodu nowego też jest zrobione. No ja też kiedyś pamiętam. Raz w życiu niestety miałem tylko takie coś, uczucie, gdy mogłem sobie z połowy samochodu zrobić nowe auto. No to fajna sprawa. No aby w Passacie wstawialiśmy bok trochę z prawej strony. Tylny. Bok. Jo, tylny. Był wgnieciony, no i drzwi to tam wiadomo. Chodzi ci o ćwiartkę tak zwaną? Jo. A, to ja też ćwiartkę robię. Ty w czym robiłeś? W Passacie. Ja Opel Zafira 2. W Kumbi. Fajna sprawa. Samochód bardzo ładny. Podobał mi się. Oczywiście, gdyby był zrobiony. No, życie. No jeszcze mam zdjęcie, bo to był naprawdę super okaz, który się robiło bardzo, bardzo długo. Nawet nie chcę mi się myśleć, jak długo. Ale na pewno to było latem, więc okres był bardzo ciekawy. Ale nie o tym mowa. Ważne, że wiemy, czym się nasze zawody sugerują i jak się to kończy wszystko, gdy jak trzeba robić, to trzeba robić. Więc niestety, no ale spokojnie, nie bójcie się, YouTube będzie. Gdy tam nie będzie jednego dnia odcinka, to znaczy, że no już mam taki natłok, że no chciałbym zrobić samochód, żeby dana osoba mogła jeździć nim, tak? No ale. No. Ale na pewno nie będę. Na pewno rzadko będzie coś takiego, że nie będziecie mnie widzieć parę dni, tak jak to było teraz, czyli piątek, na live'ach to nie widzieliście mnie czwartek, piątek, sobota, może w niedzielę dopiero zobaczycie, więc pozdrawiam serdecznie, ale... Albo na nowym komputerze. No, właśnie najgorsze jest to, że liczyłem naprawdę, no liczyłem się z tym, że teraz właśnie ten weekend mam taki przesrany. Więc to będzie super okres na to, by zainstalować system, pobrać wszystkie gry, te wszystkie pierdoły, tak? No bo pomyślmy sobie tak, ile może ważyć rocket? Tak lekko... 3 giga, 7. 7 może giga. Więcej teraz. To jest, nie wiem ile czasu, ale to jest może 3 godziny, 2,5 godziny pobierania, dobra, tak myśląc to, nie? Jeszcze farming. Do tego farming i FIFA. To pierwszy FIFA, gry, ja. Który na pewno będę musiał pobrać. FIFA 35 giga to jest parę godzin no, spokojnego pobierania, to jest 6 godzin jak nic, więc nocka zlatuje na pobieranie. Przez nocko jest wszystko dobre, bo w nocy tam przy internecie to jest trochę, nie? Ale ja nie, no na przykład nie pobierałbym z tego pakietowego, no proszę. Ja już, chyba, że to... Ja już nie dam się na takie coś narabrać, ja już kiedyś coś na szybkości pobierałem. A, co my to wtedy... A, roketa? Do roketa, aktualizacja. No, chłop chciał mnie wyścignąć. Ile tam było? Też parę giga to było. 3 giga około. 3 giga aktualizacji i chciałem sprawdzić prędkość mojego superneta. No, pokazała prędkość niezłą, ale niestety... Pakiet powiem, też niezły. Powiem szczerze, pakiet poleciał, a nie, wolę jednak mieć to 1,7 mega na sekundę stałego łącza, ale spokojnie mogę pobierać. Więc pomyślmy sobie, ile to jest. No, pobieranie to jest jeden dzień jak nic z tych gier, o których myślę. To zanim jeszcze GTA, no. Może
Też będę, że GTA na razie tak nie będę nagrywał. 70 giga. Tak na początek, więc to nie będę rzucał jako priorytet. Priorytetem jest na pewno FIFA, Farming i Rocket, więc. No i wiadomo, tam X-Split, OBS, ten tak, do renderowania. OBS to tam bez chwili to tam. Do pobrania, więc jo. Się tym nie przejmuję. OBS to będzie pierwszorzędne, bo ja od razu pobierę FIFA i Farminga i bym chciał ogólnie pierdyknąć sobie to z tego live'a, nie? Jakiegoś live'a takiego właśnie, czy FIFA mi jak tam pociągnie, czy nie. Wezmę sobie jeszcze kawałek tego pola, bo myślę, że to będzie mało. A akurat tak po długości to będę miał fajną sprawę. Tej sprawy, te, fajną sprawę tej sprawy. Widać, że człowiek już nie myśli. Konkret sprawa. Chemia sprawa. Do głowy uderzyła i po prostu już za dużo się nawciągałem konserwacji. Pozdrawiam serdecznie. Ale nie, tak to całkiem dobrze się czuje. Niekiedy w robocie człowiek gorzej zdychał po tych wszystkich chemikaliach niż tutaj. Co sam robiłem, ale może najlepiej, bo jak sam to ja sobie to ustalam, jak robię, jak szybko i tak dalej, nie? No jak chce się w ogóle, tak to tam. No, tak. Bo to źle, tamto, zrób tamto i tak dalej. To, albo te, bo jo. Pracujemy do 15, trzeba szybko wyjść, a tutaj godzina 20. 21. Jak chcę robić, tak chcę robić, no. No. Nie ma przebacz, ale. Czy ty sąsiad jesteś? A tam się jechał. Tak, przy kawałek jeszcze tutaj przy tym. Przy naszym. Młynie. Ja może tam buraki? Ja zobaczę, bo też może. Na reszcie pola możesz na spokojnie. No zobaczymy, pomyślimy. Czas pokaże. Uła. Musiałem sobie aż przepić, bo ból niemiłosierny był. Od razu. Ciekawe na jak długo, ale spoko. Kontynuując. Ogólnie dawno nie widziałem ten samochodu, w którym byłby próg mający dziurę na 5. Dzisiaj niestety ujrzałem taki samochód. Ból mnie dopadł, no ale już w następnym tygodniu tej dziury nie będzie, więc pozdrawiam serdecznie, ale pozdrawiam, naprawdę. No to trochę coś tam robić. Nie wyobrażam sobie, żeby mój samochód miał taką dziurę. Jakiś. Więc. No przerąbane. Ludzie, z jednej strony najbardziej rozwala mnie to, że ludzie mając ten samochód jeżdżą, nie pilnują, bo a potem takie pisanie, typowo gadanie, o, ale ten samochód to rdzewieje, co nie? No bo, no bo mam dziurę, no. Takie rzeczy trzeba pilnować, bo nie tylko samochód na to odpala, ale... Tak, to najgorzej właśnie w tą zimę, jak ta sól leży na drodze, nie? To wtedy. Atmosferyczne to jest i minus każdego no. samochodu i ten samochód z 2012 roku nawet, jeżeli... Coś będzie nie tak, to będziesz miał dziurę po jakimś czasie, tak? Może konserwacja pierdzielniesz, no to jeszcze tam no wytrzyma. To jest też fajna sprawa i liczę się z tym, że moja, znaczy moja robota bynajmniej skargi nigdy nie dostałem. Chętnie wracają, czyli znaczy, że jest spoko. No, tylko może za mało biorę i dlatego chętnie wracają. O, fajnie, przyjadę. Sąsiad przyjedzie, będzie dobrze, mu tam wyklepę mu trochę Johandera i będzie dobrze. Johandera, jo. Ale John Deere'ka konkret ma. Konkret John Deere, tak, że... Który mówisz? Biegunca będziemy sprzedawać jeszcze? No nie, no nie idę tutaj na plantację, chociaż jeżeli to wypali i będzie tych ziemniaków dużo, to spróbuję podgadać, czy... No jeżeli oczywiście nam się to... mleko sojowe wypali z Biedronką i będą chcieli podpisać z nami dalszy kontakt, to może byśmy te ziemniaki też mogli sprzedawać. Ty mógłbyś buraka, ale wtedy byś już musiał jakiegoś innego buraka, no buraka cukrowego. Buraka, jo. Ewentualnie jakiś cukier tam byś zagarnął, nie wiem, polski cukier Bajtana z tym. No jak? Albo nie wiem. Dobry gazelek otwieram z żoną ogólnie. O, no, tak? Którą pozdrawiam, no. Pozdrawiam żonę Atanasą, którą będziemy ogólnie próbować żelek. Jo. Chociaż ja w tym momencie mogę zjeść wszystko, byleby nie było kwaśne, więc... Więc każdy żelek, który by nie kwaśny, mogę wciągnąć. Bo miękkie rzeczy też mogę jeść. Więc fajna sprawa. Ale nic. Ale tak jak powiedziałem wcześniej sąsiadowi, alkoholu... Ja odstępuję. Nie. Nie piję. Nie piję. Nie. 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 Nie, 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 znaczy nie, no, czyli nie, no nie,
Nie no, czyli za mało w ogóle. Taki youtuber i alkohol, no gdzie? To jest najlepiej, że Etam. tu prawie tam za dużo nie brzdringłem. O, muszę objechać z tej strony, bo mam taki Nie silny. bzdringłem. Nie brzdringłem niestety. Aż nie puksę umyję bez kitu. Takiej trochę. Sąsiad się będzie kumpał. No ładny No sąsiad. jak. Dobra, ostatni. Rządira jeszcze Ostatnia nie wiem, co będzie rybinka, siać to. proszę państwa. No gitara. Nie chciałbym tak przy tym słupie tak potem to odkopywać, to widać z nędzą. Mogłem sobie jakoś przez środek przejechać nie przy tym słupie tutaj tak. Ale chciałem mieć tak prosto od razu przez pola. Oj, te dymy, dymy, dobra. Dzisiaj w ogóle nie jeździłem w kabinie. To Serio? jest w ogóle dziwne. Dziwne? Bardzo dziwne. Ole, przygazówkę zrobiłem. Nasza firma stoi, nikt ją nie ukradł. Dobra sprawa. Biogazownia też. No, sezon będzie na pewno udany, ale no potrzeba poczekać. Liczę, Oby że... by zarazem nie było, to będzie No, udany sezon bardzo. To jest plus, bo w tamtym roku naprawdę były straty ogromne. A w tym roku, jeżeli naprawdę wyjdzie to wszystko po naszej myśli, to będziemy mieli niezłe plony. Nawet z tych pól za stodołami to już będziemy mieli więcej niż w tym O. roku ze wszystkich, więc pozdrawiam serdecznie. O, słuchajcie. O. Tu mi zjadę. Ja co jadę normalnie. Tu piękoskaz widział? Nie. No jak? Czekałem. Nie ja miałeś wyjście najpierw, ty mi powiedz. No tak, średnio bym powiedział, że wyjście miałem jakieś w tej sytuacji. Tak się zastanawiam, ale kartofle to na razie tu postawię. Tu chyba postawię. O. O. Konkretne kartofle tu zasadzone, to ja tylko muszę dopilnować zaraz. Konkretnie A będę musiał dobra. opryskiwać. No U tak. sąsiada na odcinku Mówię, ja będę coś mnie sobie. zatrzymało na drodze, nie? A ja mówię, a to samochód przecież nie. Aha, ta... Nadal tego Niewidoczny. nie masz. O Jezus, Mary. Biedny sąsiad, niewidomy, nie widzi samochodu. Niewidomy, niesłyszący, niewidomy, nie wiem co się Biedny stało. sąsiad. U sąsiada na odcinku ja będę sobie kulturalnie robił akcje nawozy na pola, nasze piękne. A Ja tutaj na raczej odcinku też. u mnie mała niespodzianka, więc czekajcie, a O zobaczycie. fajnie. Ja też nie wiem jaka. No sąsiad nie wie jak, ale sąsiad tutaj, o ale żeś mi jaka pierdolna sąsiad. No bo sąsiad, takie pole, no. Tak, A warunki takie. widne warunki u Cały czas sąsiada. podskakuje mi siewnik. Patrz. Widzę właśnie, że miota nim jak szatan. No, ale Mamy idzie, godzinę malina. 19, czyli wieczorynkę ogólnie trzeba oglądać, a ta na zboże pojechał bruzdą i zasieje. Sorry, że się Cześć, bo śmieję, nie. ale nie mogę przecież. No. Podniosę mnie to, co trzeba. O, teraz, a do góry. Krzychu. To grube krzychu. Więc mordeczki, zapraszam serdecznie do sąsiada na odcinek. Co on tam będzie robił, zobaczycie sobie sami, ale pamiętajcie, zjeść trochę z tej strony, bo tam może być Wiem. To coś wyży, bo mu ubierze, no. I tam zostawcie oczywiście suba, łapkę w górę i Dziękuję. czekajcie na kolejne nasze odcinki. I trzymajcie się, na razie. Cześć. Cześć.